Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Widz podesłał mi na Instagramie kilka swoich trasek, które bardzo chciał, żebym obadał na odcineczku, więc obadam, bo wyglądają naprawdę mega ciekawie na screenkach i wygląda na to, że widz poświęcił dużo pracy na to, aby je stworzyć. Także bierzemy się za przeglądanie trasek od widza, a jeśli wy jakieś macie ciekawe swoje trasy, to możecie napisać w komentarzu albo napisać też do mnie na Instagramie. O, jest coś. Okej, są właściwie dwie wersje. Jest wersja sucha i jest wersja mokra. Którą wybieramy? Suchą czy mokrą? Wybieram suchą chyba. Okej, zobaczmy. Pojedziemy sobie solo. Testowanie trasek to w sumie dobry moment, żeby wziąć samochody, których nigdy nie używam. Na przykład tego Nissana 370Z w wersji jakiejś takiej rajdowej. Nie wiem, co to za auto i skąd je mam. W sumie jestem podjarany, powiem ci. Dobrze, jesteście gotowi? Testujemy traskę od widza. Mam H-shifter ustawiony. Dobra, jedziemy. O, tu jakieś takie budynki porobione. Namioty. Widzę, że są ciężarówki, okej. Dobrze by było się zatrzymać na chwilę i porobić zdjęcia tym autkom. Nie dlatego, że chcę mieć je w albumie gdzieś tam, w jakimś FAP folderze, tylko dlatego, że jeszcze ich nie fotografowałem, bo mam aparaciki nad nikami. Dobra, tutaj mamy jakąś zabudowę znowu. Co to w ogóle jest? Oni pododawali jakieś takie dziwne rzeczy, którym... O, dobra, czekaj, bo tu się zaczyna dopiero. My dojeżdżamy do tego miejsca najciekawszego. Na to wygląda. Jest jakaś długa rampa. Pochyła. I co mamy tutaj? O, okej. Czekaj, tu się gdzieś skręca. Ja nie wiem, czy mam brać udział w tym wyścigu, czy mam sobie po prostu tutaj jeździć i zwiedzać. Nie, no to jest wyścig na pewno. Wow! Ej, to jest... Wiecie co, ja trochę spędziłem czasu, nawet dzisiaj w nocy, na budowaniu toru owalnego. I powiem wam, zbudowanie toru owalnego jest legendarnie trudne. Jeśli komuś z was się to uda zrobić, to koniecznie podsyłajcie mi wasze prace. Mi się to nie udało, ja wam powiem, nie, robiłem sobie z tych takich części Hot Wheelsowych, tych takich torów Hot Wheelsowych i ty, nie udało mi się tego z powrotem połączyć, wiesz, po łuku, no nie? Nie wiem, jak to zrobić dobrze. I strasznie doceniam każdą taką kreację, gdzie ktoś połączył równo, wiesz, jakieś odcinki drogi, jak tutaj. A ja wiem, gdzie my w sumie jesteśmy. Jesteśmy na tym Bacha, torze takim szutrowym, czy coś? O, okej, rozbiłem się. Tylko, że tutaj wszystko jest nadbudowane z jakichś takich płyt betonowych, no nie? Ja chyba wiem, dlaczego nie jeżdżę tym Nissanem. Fajnie wygląda tak w sumie. Dużo jest takich rajdówek, co byś się nie spodziewał, że są rajdówkami. Są Porsche, nie Porsche. Jakieś 911, no i właśnie jest ta 370. Zobacz, ile tutaj różnych hopek jest. Nie są one takie, wiesz, idealne, idealnie gładkie, nie? Raczej się dosyć ostro w nie wskakuje, ale wiecie co? To byłby dobry tor na jakąś playlistę festiwalową. Bo jest naprawdę interesujący, a wiecie, że te na playlisty festiwalowe tory wybierane spośród społeczności, no są mega fajne, nie? Przeważnie. O kurde! O! Czekaj, ja trafiłem? Czy dobrze pojechałem? Moment. O kurczę, teraz nie wycofam się. O co tu chodzi? Wow! Czekaj. Co tu trzeba zrobić? O, tu jest blokada. Ej, to tak ma być? The hell? Wiesz co, nie wiem. Te boty się na mnie tu pchają. Co ja mam tu zrobić? O, w sumie to jest dobry moment, żeby im zrobić wszystkim zdjęcie. Dlatego, że wszyscy są chyba w kupie. I zobacz.
Robimy foto. I cyk, wszyscy są na zdjęciu. Wow, okej. Dobra, czekaj, gdzie tu jest przejazd? O, wow. O nie. O nie, gra mi się zawiesiła. Następny tor tego ziomeczka nazywa się Mexico 23 Traffic. Napisał o tym tak, czekaj. Trasa Mexico to jest coś jak autostrada w Polsce. No dobra, zobaczmy. Jest taki tor i mamy znowu dwie opcje. Dwie różne opcje pogodowe, jeśli byśmy chcieli przetestować. A to będzie chyba autostrada w Polsce, to może wybierzmy jakiś polski samochód? To znaczy polski, no taki bardziej stylizowany na Polskę. O, Volkswagen MK3, może być. Okej, jesteście gotowi? Jest noc. Nie wiem, czy w nocy coś zauważymy ciekawego. O kurde, jak ten Golf brzmi. Okej, mamy tutaj takie coś, co nas prowadzi chyba. Okej, no to ma być taka autostrada, że niby w Polsce, tak? Jak ktoś się tu rozbił. Znaczy ja gram z botami, to nie są ludzie. Dziwne, że się tak dziwnie rozbił, ale okej. Na razie nie widzę jakichś takich czy są te ściany, są chyba te dźwiękochłonne bariery, prawda? To się tak nazywa profesjonalnie. Dawaj, Golf. Na razie tak, o, tak sobie. Ale właśnie chyba wjeżdżamy na polską autostradę. Proszę bardzo, imersja tysiąc... O kurde, co tu się dzieje? Kampery? Korki? Okej. I jedziemy. Czekaj, bo ja nie powinienem jechać szybciej jak 140. Musimy zwolnić. Kurde, Golf taki aerodynamiczny, że tak długo zwalnia, jak puści się gaz? Jedziemy 130, w końcu to jest polska autostrada. 135, o czekaj, tam dalej są jakieś... No dobra, jest korek. Ktoś zrobił korytarz życia! Jedziemy środkiem, o czekaj, jadę za szybko. No i masz, musimy utworzyć korytarz życia. Utknąłem w korku na autostradzie. Cholera, co teraz? Kurczę, ale trzeba przyznać, że Polacy się dorobili, zobaczcie, pick-upy, jakieś, jak to się nazywa, te samochody, w których się mieszka, kampery, no nie, zobaczcie, to widać, że Polska to jednak centrum świata jest, jak to mówi TV PiS. Babka na boty, tu jakiś wypadek, rany boskie, dobra, omijamy wszystkie korki, znowu jadę 160 przez Katowice. Bramki, kuźwa. A, można je zniszczyć, okej. Następna traska od tego samego ziomeczka nazywa się Ride Barburka. Wow, tutaj mamy sporo do wyboru. Jest ograniczenie klas do... klasy A, do klasy D, do klasy A. Mamy różne... O, tu mamy... Tropical Platforms. Wiecie co, ja wybiorę pierwsze z brzegu, bo powiem szczerze, nie wiem, który wariant tej traski jest ostatni, najnowszy. Jesteście gotowi? Ride Barburka raczej kojarzy mi się z takimi słabszymi autami? Nie wiem. Ej, wziąłem sobie Opel Manta. To też taka rajdówka, dosyć znana i charakterystyczna, nie? Zobaczymy... Zobaczymy, co to za tor. Okej. On się tu chyba zaczyna, coś mi się wydaje. O, już mam koła w powietrzu, niestety. Teraz nie wiem, czy powinienem tam wjechać, czy po prostu tu. Chyba tu. Okej. Okay. O, tutaj mamy nawet taki tor, że nie tor. Tutaj trzeba ominąć to, okej, okay, środeczkiem. O, to można rozwalić, okej. Okay. Ale pewnie za to są minusowe punkty. Proszę, 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 proszę mi tutaj... O, mam tylno napędowca, to nie jest prosta sprawa. Okej. Okay. Na minimapce nie ma co polegać, ziomek. O, pełna imersja, Dirt Rally 2.0.
Dogoniłem pierwszego! Słabiak. On się nie zna na polskich rajdach. O, ja też zresztą. Tutaj na parkingu mamy, przed stadionem, okej. Powiem wam, że czasami jak się jeździ te mapki, to się... O! Coś pominąłem? Nie. Czasami jak się jeździ te mapki, to się traci rachubę, w którym miejscu w świecie w Forzy się jest. Niektóre te mapki naprawdę są nieźle wykończone. Co tu? What the... Co jest? Ej! Aha, oni to rozwali... Ja się zastanawiam, jak to ominąć, a ci po prostu przez to przejechali, no zajebiście. Jest, udało mi się ukończyć pierwszy wyścig. Nice, 7 minut. A mamy znowu dwie opcje i nie wiem, co wybrać, ale wybiorę sobie to i teraz wybieram jakieś super autko. Ja coś czuję, że to nie będzie zwykły tor, który będziemy podjeżdżać pod szczyt wulkanu. Chociaż tak wyglądał na miniaturce. Zobaczmy, o co tu chodzi. Jezu, ten samochód zajebiście skręca, powiem wam. On ma napęd na przód. Ja już kiedyś o nim odcinek nagrywałem, ale to jest niemożliwe, jak on się prowadzi. On tam jakieś hardkorowe sprawy z zawieszeniem miał robione. Ale jestem nim mega podjarany, bo to jest najlepiej skręcający samochód z napędem na przód. I nie wiem, czy nie najlepiej skręcający samochód. No nie, no w grze na pewno nie, bo przecież jest sesto elementa. Okej, tutaj po prostu sobie chyba jedziemy pod górkę. Ale mamy takie ło, coś. Tutaj mamy tak. Uuu, kurde! Czyli tak, trasa jest tą drogą, którą znamy bardzo dobrze. Ale po drodze mamy różne takie przeszkadzajki, które trzeba omijać, więc raczej nie za szybki samochód i bardzo dobrze skręcający, także wydaje mi się, że całkiem nieźle wybrałem. Chyba jedziemy po prostu na szczyt. Ja się spodziewałem, że będziemy tutaj jechać w tym takim sezonie, kiedy wulkan jest aktywny i będziemy wokół niego gdzieś tam się kręcić. Wiesz, że będą na przykład, będzie jakaś tam lawa, będziemy nad tą lawą jakoś sobie tam jechać czy coś, nie? No bo tam jest ten wulkan aktywny w pewnym momencie i wtedy można by było na nim jakoś zbudować coś dodatkowo. To by było super, a tutaj po prostu sobie podjeżdżamy gdzieś pod górkę, jest parę takich przeszkadzajek. No ale wiesz, ziomek mi podesłał ten tor tak dodatkowo, żebym sobie sprawdził. A tak naprawdę najważniejsze były te tory, które już sobie widzieliśmy, czyli ten taki polski korek na autostradzie i te takie... Barburka była spoko, było dużo obiektów, ale jakoś tak mi nie zaimponował ten tor zbytnio. Najbardziej zaimponował mi ten, w którym było dużo różnych budynków dookoła. To dlatego, że w Forzie nigdy nie mieliśmy takiego dużego, fajnego miasta. W Forzie Horizon 3 mieliśmy całkiem ciekawe miasto z drapaczami chmur, ale to jeszcze nie było to, no nie? Mogliby zrobić takie miasto, jak na przykład jest w Need for Speed Heat albo w Need for Speed Unbound. W Unbound jest świetne miasto, są różne podziemne tereny i tak dalej, no nie? Tutaj tego brakuje, tej takiej, wiesz, wielopoziomowości, żeby można było do jakiegoś tunelu głębokiego wjechać, albo, no nie wiem, jakiegoś miasta takiego. Moi drodzy, sprawdziliśmy sobie mega ciekawe traski od widza. Bardzo dziękuję za podesłanie, wy też możecie mi podsyłać, ale proszę was, zanim mi podeślecie jakiegoś koda, najlepiej podsyłajcie mi na Instagramie, bo tam można zdjęcia wysyłać, nie? Wyślijcie mi wiadomości prywatnej, że macie jakąś fajną traskę, ale każdą traskę opatrzcie jakąś fotką, żebym wiedział, okej, tutaj jest dużo zbudowanych jakichś fajnych rzeczy, które można sprawdzić i warto tą traskę przetestować, nie? Żeby to było coś naprawdę ciekawego, coś, co jest według ciebie naprawdę ekstra. Nie wysyłaj mi takich trasek, gdzie po prostu przejechałeś sobie samochodem i zrobiłeś checkpointy, tylko coś takiego naprawdę interesującego, okej? Dobra. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas!